Ojcko. Obiad mamy ci w parku. Chodziłam do szkoły zasadniczej handlowej. Praktykę odbywałam w sklepie. No już wiem, jakim. W centrum Wrocławia. O, w pobliżu naszego sklepu znajdowało się kino Pokój, do którego bardzo rzadko, w zasadzie wiedziałam, że jest takie kino, ale nie chodziłam, ponieważ no, albo nie miałam pieniędzy, albo nie było czasu. Nawiązały się nowe znajomości. No i przy okazji zaczęłam korzystać z dobroci kierownika tego kina, no może ja wiem, dyrektora, kto tam był, nie wiem. Ponieważ był naszym klientem stałym, no. I korzystałam z tych darmowych biletów i zaczęłam coraz częściej chodzić do kina. A przeważnie to się chodziło kino Śląsk, kino Warszawa, kino Pokój, Przodownik. A niektóre jeszcze istnieją, niektórych nie ma już, polikwidowane. Była możliwość, to chodziło się do tych większych. Ja to przeważnie chodziłem na Westerny. O, właśnie. To, nie, mnie to Westerny interesowało. Coś tam do... Rio Bravo. Rio, no właśnie. No. Coś tam do Jumy, do Dżumy, jak to było? To, do Jumy. Na 110 do Jumy. No. Jak ja lubiłam Westerny oglądać, a teraz już. Ja chodziłam na film, nie do kina. Bo teraz chodzą niektórzy do kina. Żeby się przytulić, złapać się za rękę, coś tam poszeptać sobie do ucha, nie? Ja chodziłam na film. Jak szłam na film, to ja ten film naprawdę przeżywałam z tymi aktorami. No. Ale ja chodziłem wtedy do kina. Do kina chodzi? Tak. Ja chodziłam na film. No przy okazji, jak byłem w kinie, to i film się obejrzał. No wtedy przez... nie kochało się dużo dziewczyn, tylko jedno. Na 4 razy chodziłeś z jedną i tą samą? Tak. Do kina w tygodniu? Nie znudziło jej się? Nie. Przyzwoita randka była. Taka prawda, nie ma co ukrywać. Tak było, takie życie, nie?